Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej z okazji otwarcia biura poselskiego, mojego biura poselskiego w Grudziądzu. Jest z nami pani Elżbieta Ordon, która jest moją współpracownicą, jest osobą, która w tym biurze wcześniej jako biurze społecznym, a teraz jako biurze poselskim działa, przyjmuje ludzi, przyjmuje ludzkie sprawy. Chciałbym przede wszystkim, zanim jeszcze przejdę do informacji o samym biurze poselskim, bardzo serdecznie podziękować wszystkim Grudziądzanom, mieszkańcom Grudziądza, powiatu grudziąckiego, okolic za oddanie na mnie głosu, za poparcie, a także podziękować tym wszystkim, którzy angażowali się w moją kampanię wyborczą, którzy angażowali się w działanie tego biura społecznego, w różne przedsięwzięcia, inicjatywy, które tutaj w Grudziądzu i w okolicach podejmowaliśmy. To biuro poselskie, które jest dzisiaj otwierane, jest dla tych, którzy mnie popierali, ale także dla tych, którzy na mnie nie głosowali, którzy nie popierają Prawa i Sprawiedliwości. No jest dla wszystkich, którzy uważają, że mogę jakoś w ich sprawach pomóc, że mogę w ich sprawy się włączyć. Jest to biuro poselskie dla wszystkich mieszkańców Grudziądza, powiatu grudziąckiego, a także okolicznych powiatów, którzy do Grudziądza będą chcieli przyjechać. Biuro będzie otwarte to w Grudziądzu we wtorki i w piątki od godziny 11 do 15. Tutaj właśnie w te dni będzie obecna pani Elżbieta Ordon. Także ja będę przyjeżdżał na dyżury, żeby spotykać się z mieszkańcami, rozmawiać z nimi o sprawach, które ich dotyczą. A z tego biura także będą wychodziły różne inicjatywy, przedsięwzięcia. Tak zresztą jak było w przypadku biura społecznego. Organizowaliśmy różne konferencje, spotkania, wyjazdy, inne przedsięwzięcia społeczne. Tak samo chciałbym, żeby było w przypadku biura poselskiego. Już teraz mogę jak wstępnie zapowiedzieć, że wspólnie z różnymi środowiskami planujemy w marcu drugą odsłonę konferencji o Grudziądzu i o regionie grudziąckim. Drugą odsłonę tej konferencji, która odbyła się w marcu w Grudziądzu, jeszcze chciałbym powiedzieć rok temu, a tak naprawdę jeszcze w tym roku, było w 2023, no ale już w marcu kolejnego roku 2024 odbędzie się ta druga odsłona. To właśnie wszystko po to, żeby mieszkańcom dawać taką możliwość zwrócenia się ze swoimi sprawami, ze swoimi interwencjami, że takie sprawy już się pojawiają, ale także, żeby inicjować dyskusję o Grudziądzu, o regionie grudziąckim, o tym, co tu jest dobrego, co należy zmienić, co można zreformować. No a także z uwagi na to, że Prawo i Sprawiedliwość przeszło po tych wyborach do opozycji, to biuro poselskie będzie też takim miejscem oceny działań obecnej większości rządzącej, a także oceny działań tej większości w stosunku do Grudziądza. Tu warto zwrócić uwagę, że przez ostatnie 8 lat naszych rządów słuchaliśmy często z ust ówczesnej opozycji, także tutaj w Grudziądzu, wielu uwag, postulatów, dezyderatów na temat tego, jakie rząd działania powinien realizować w stosunku do Grudziądza, do różnych instytucji w Grudziądzu. Będziemy teraz recenzowali, oceniali, czy te wszystkie postulaty, które zdaniem tamtej strony sceny politycznej do tej pory nie były realizowane, czy one zostaną przez nich zrealizowane. Jakie palące problemy w Grudziądzu są, to wszyscy wiemy i tutaj oczywiście na miarę naszych możliwości, jeżeli chodzi o mnie jako posła, o nasze ugrupowanie w Radzie Miejskiej, to my w sprawy Grudziądza zawsze się angażujemy, ale oczywiście już teraz na poziomie rządowym ta odpowiedzialność przeszła na Platformę Obywatelską, Polskę 2050, PSL i my jako opozycja będziemy pilnować, żeby te działania także, tak jak powiedziałem, adresowane do tego regionu były właściwie realizowane. A przed nami, Szanowni Państwo, kampania samorządowa, kampania do Parlamentu Europejskiego, więc to także będzie takie miejsce, w którym można powiedzieć to kampanijne serce Prawa i Sprawiedliwości tutaj w regionie będzie biło. Chciałabym podziękować panu posłowi Krzysztofowi Szluckiemu za zaproszenie do współpracy. Jestem tu już od kwietnia, spotkałam dużo miłych, fajnych z Grudziądza ludzi, z okolicy. No i zapraszam do biura wtorki, piątki.